Witam wszystkich, a w dzisiejszym filmiku będzie Volvo XC90 z 2013 roku, które już mieliście, które mogliście wcześniej zobaczyć, jak było uszkodzone przodem. Teraz Wam pokażę, jak wygląda po naprawie. Tak się auto prezentuje, miało uszkodzony przód, wymieniony był reflektor prawy, czyli ten. Ja wiem, że dla niektórych to lewy, ale to jest prawy. Wymieniony był zderzak. Ogólnie lakierowany był cały przód, robione były przejścia lakierem na drzwi. Klient chciał, by było ładnie, więc cieniowaliśmy sąsiednie elementy. Tak się auto prezentuje, ono ogólnie przyjechało bardzo ładne, utrzymane. W środku jest bardzo zadbane, co zaraz zobaczycie. Przebieg to 146 tysięcy. Tak wygląda teraz pod maską. 3.2 silnik. Wszystko poskładane. Pas przedni też lakierowaliśmy. Ten tutaj mocowanie chłodnic. Reflektor jest wymieniony, zderzak jest wymieniony, belka jest wymieniona, maska jest druga. No i polakierowany cały przód. Robotniki, maska, zderzak, cieniowane drzwi. Siadamy i jedziemy. Zobaczymy, jak jeździ Volvo XC90. Przejedziemy się po troszeczkę po drodze takiej nierównej. Zobaczycie sobie, jakie tutaj są prowadzi świata, ale samochód bardzo, bardzo sztywno się prowadzi, ścisłe zawieszenie. Volvo miał problem z wałem, musieliśmy zremontować wał, wysłać do regeneracji, bo był skrzywiony, prawdopodobnie w transporcie został uszkodzony, ale takie rzeczy niestety czasem się zdarzają. Dobrze, że klient akurat wyrozumiał. Teraz auto prowadzi się bardzo stabilnie, jest wszystko w porządku. Aż miło w nim przebywać. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał. A jeżeli chciałbyś mieć takie Volvo ze Stanów, kupione, uszkodzone, odebrać, naprawione, wszystkie informacje o mnie znajdziesz w opisie. Dzwoń, pisz, SMS-uj.